tak sobie na to patrzę i dużo cytatów widzę, począwszy od kabaretu, Boba Fossi, ale też po Tytusa Andronikusa w Julie Taylor, kapitalną w ekranizację. I przypomina mi się Maciej Maleńczuk, Niemców nienawidzę od dziecka, nie dla mnie przyjaźń polsko-niemiecka. Reżyser podobno chce troszeczkę odnieść to, no bo zawsze szuka konfliktu. To są dwie grupy, a jakie to są grupy, te skonfliktowane tutaj? No nie Polacy, Niemcy, ale? Ale chrześcijanie i Rzym. Tak, znaczy jest coś, mam wrażenie, ciekawego w tym, co pan mówi. Ja takie samo wrażenie miałem na pierwszej próbie czytanej, kiedy Wojtek nam powiedział, bo trzymał to do końca w tajemnicy i na pierwszej próbie czytanej powiedział nam tak, robimy to w konwencji kabaretu. Okej, to jest ryzyko, to jest ogromne ryzyko, ale jeśli ryzykować, to tylko z takim reżyserem. I tak sobie wtedy pomyślałem i to trwa we mnie do dzisiaj. Bo ta koncepcja też mi teraz ciężko ocenić, bo już nie ocenię słoika będąc wewnątrz, nie ocenię etykiety słoika będąc wewnątrz tego słoika, ale mam wrażenie, że ponieważ jak wiemy, historia zatacza koło, lubi zataczać koło i to się dzieje na naszych oczach teraz, to się działo na oczach Rzymian, to się działo na oczach nie wiem, Słowian i innych. To... Czyli jak podejrzewałem, Kościelniak chce jeszcze tam nadbudować pewien poziom sensu. Nie chcę spoilerować. Dobrze. Nie chcę spoilerować. Dobrze. Proszę samemu ocenić, jak to, że tak powiem, wyszło, bo... Ale moje przeczucie jest uzasadnione. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie i myślę, że to jest słuszne, co robi. Znaczy, mam wrażenie, że jeśli czytać Quo Vadis, no to tylko przez pryzmat dzisiejszych czasów, bo nie łudźmy się, ja też miałem takie wrażenie, przeczytałem tę książkę już chyba 3 razy. 2 razy oddechy do dechy i 3 raz tak... ją przeglądając, już znając dobrze nasz scenariusz. I rzeczywiście jest coś w niej już takiego, co pachnie inaczej, co smakuje inaczej, co cię czyta inaczej. No więc dlaczego nie? No, ja mam taką nadzieję, bo jak pan wie, oczywiście Teatr Muzyczny w Gdyni jest moim ulubionym teatrem, a jeszcze bardziej ulubionym, to znowu dostanę Bęcki, jest Kapitol Wrocławski, który bardzo mocno poszukuje. Tak. Wydaje mi się, że tak jak Kościelniak zrobił dużo w ogóle dla całego gatunku, tak dla teatrów muzycznych w Polsce, dużo Kapitol. A jak byłem ostatnio i widziałem pewien spektakl z pewnym młodym artystą z Gdyni, to wydaje mi się, że chyba najgłodniejszym teraz teatrem muzycznym jest Teatr Muzyczny w Poznaniu. Że oni tylko czekają na to, żeby dostać tę nową scenę. Nie tak, wspomniał pan Teatr Muzyczny Kapitol, a właśnie Wojtek reżyseruje tam wiele spektakli, więc to dzięki niemu też ta scena tak funkcjonuje, nie można o tym zapominać. Ale wie pan, skąd przyjechał do Wrocławia Kościelniak? Tak, oczywiście, że wiem i no trochę szkoda, że nie mógł tutaj tego robić, prawda? Ja zawsze żałowałem, prawda, że... Prawda, teraz mówię za siebie, prawda. Tak. Prawda, zdecydowanie. Żebym nie zgubił tematu. Chodzi tak, o szukanie... Tak, już wiem. Jest to na pewno spektakl poszukujący. Nie jest to spektakl, po którym widz wyjdzie obojętny. Tego jestem pewien, już teraz. Chociaż jeszcze może się wiele okazać przez 3 próby generalne. Ale zdecydowanie jest to spektakl, który poszukuje. Mam nadzieję, że na tych poszukiwaniach się nie skończy. Gra pan chyba jedną z najbardziej papierowych postaci z całego... Nie zgadzam się. Nie? Mówię w książce, w literaturze. No, Vinicius jest jednowymiarowy, prawda? Nie. To jest taki bohater romantyczny. Nie? Nie. Proszę bardzo, bardzo chętnie. Posłucham. Nie zgadzam się zupełnie. To jest żołnierz, który wraca z wojny. Ma przeżycia... Możemy podejrzewać, jakie ma przeżycia. Że zabił niejednego człowieka, widział niejedno. Niejedno też zrobił. Szok pourazowy? Być może. Nie chcę wchodzić panu Sienkiewiczowi w paradę, ale być może. To po pierwsze. Po drugie, walczy z systemem. Walczy w sobie z systemem, który w nim jest zakorzeniony. To znaczy Neron, to znaczy Rzym. W nim to pęka. I to w książce dokładnie widać. Tylko, że nie na pierwszy rzut oka. Może ja za bardzo pamiętam DeLonga i amerykańską ekranizację, która jest bardzo melo. Szczerze mówiąc, zupełnie ich nie widziałem i nie chcę widzieć. Dlatego, że chciałbym, żeby to było tylko moje. I oczywiście zgodne z koncepcją Wojtka Kościelniaka.
Nie chcę niczego szumnie zapowiadać, nie chcę niczego na nic tutaj nastawiać recenzji ani widza. Chcę powiedzieć, że mam nadzieję, że uda się stworzyć postać niejednowymiarową, niejednoznaczną i ciekawą. No właśnie, bo to już na koniec. Ciągle brzmią peany na pańską cześć, jest pan uważany za wieką Coca-Colę w teatru muzycznego. Nie. W Polsce mówię gatunku, tak? Bo to jest specyficzny gatunek. Mieć bardzo dobrego aktora teatru muzycznego to jest radość dla reżysera, dlatego że to tworzywo, które daje, materiał, który daje aktor muzyczny, daje też pole do popisów dla reżysera. Gdyby widzowie zastanawiali się, kogo zauważyli w postaci Marka Winicjusza, to kogo by pan chciał, żeby zauważyli? To jest bardzo dobre pytanie, bardzo ciekawe. I muszę się dłużej nad nim zastanowić, bo to jest, bo nie da się na nie odpowiedzieć jednym czy dwoma zdaniami. Na pewno chciałbym, żeby Marek Winicjusz nie był papierowy. Nie był wyłącznie bohaterem, romantykiem. Żeby ze sfrustrowanego, pełnego przemocy gościa stał się po prostu czułym barbarzyńcą. Dziękuję bardzo. Dzięki.